Łop, 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 łop. Co? Dam, dam, dam. Cześć, z tej strony Nitek. Dzisiaj zagramy w Gunpointa. Gunpoint jest platformówką, opowiada o pchełce skaczącej tu i tam po wszelkich budynkach, a tą pchełką jest Richard Conway. Zaraz do tego wrócimy, natomiast od razu zacznijmy z grubej rury. Misji jest 20, jak widzicie tutaj grę całą skończyłem. Możecie sobie popatrzeć mniej więcej na czasy, ile te misje wam zajmują. Na wstępie zaznaczyć należy, że gra zajęła mi cała około 3 godzin. Nie jest to rozgrywka wymagająca, jak widzicie, najdłuższy level przechodziłem 10 minut 36 sekund, a i tak chyba to było przy okazji tego, że nagrywałem jakiś filmik. Generalnie zaraz wylosuję jakąś z tych plansz. Chciałem wam natomiast pokazać to, że za zarobione pieniądze możecie sobie kupić szereg ulepszeń do swoich magicznych spodni, którymi operuje tutaj Richard. Rysiek, zobaczycie, spodnie ma iście magiczne, umożliwiają mu skakanie na wysokie odległości, przyklejanie się do budynków i w ogóle bycie super madafaką. Są też upgrade'y, możecie tutaj inwestować punkty, no jak widzicie, tylko w 3 zdolności, więc nie ma tego wiele, więc jak na 3 godziny rozgrywki i to, że no właściwie wszystko jest odblokowane, jak widzicie, odblokowuje się to sukcesywnie i nawet nie trzeba się jakoś specjalnie męczyć, żeby to było. No nie ma za wiele do roboty w tej grze. Jest też dostępny edytor leveli, natomiast myślę, że, no nie wiem, jeżeli macie smykałkę, pewnie będziecie sobie tam dubać. Ja raczej nie będę, poczekam na ewentualne wprowadzenie Steam Workshopa i pozwolenie mi na ściąganie gotowych leveli. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Wezmę tutaj jakiś ten dłuższy level, żebyście już tutaj mieli jakiś pogląd, jak to wygląda, żeby tutaj nie w 2 minutki wam pokazać. Zaraz to jakiś wybiorę. 10 minut 33 sekundy, jakaś kostnica. No sprawdźmy, o co tutaj chodziło. Jak widzicie, nie ma tutaj cutscenek, wszystkie scenki to, jakie tutaj występują w grze, odbywają się na tym oto smartfonie, to chyba smartfon albo jakiś tablet, nie wiem. Możecie tutaj rozmawiać z postaciami, które dają wam zadania, są też wybory czasami moralne, nie ma ich za wiele, natomiast są. Chyba wpływu na rozgrywkę nie mają, natomiast dają wam achievka, więc wow, możecie zaszaleć i achievka zdobyć. Tutaj mały spoiler, więc nie patrzcie na tę lewą stronę ekranu. On się tu rozłączył, więc wejdźmy do gry. Jak widzicie, właściwa rozgrywka. O co chodzi z tą pchełką? No mówiłem, że Rysiek skacze w tym swoim stroju. O Jezus Maria! Zauważył mnie policjant i mnie zastrzelił. Generalnie, jak widzicie, największą przeszkodą w tej grze są policjanci oraz zamknięte drzwi. Policjanci mają to do siebie, że no ja wychodzę z założenia, że mimo tego, że... tego jeszcze nie chciałem wam pokazywać. Mimo tego, że no, mają jakiś zasięg widzenia, który jest określony, ja wychodzę z założenia, że widzą raczej na, w całym poziomie, tak jak stoją, tak widzą. Przez co no, staram się ich raczej unikać. Całą grę można przejść nie zabijając nikogo, nawet nie pokazując się im na oczy. Można tak przejść, jest to ratingowane, dostajecie za to więcej kasy. No ale ja tutaj adaptacyjnie raczej grałem. Tutaj komuś szurnąłem z piąchy, tutaj kogoś wyrzuciłem przez okno. No, tak jakoś większa frajda. Natomiast no nie było jakichś oporów tutaj w zdobywaniu tych gadżetów. No widzicie, tutaj też jest kurczak z dziurką, moja ulubiona rzecz, która zdobi otoczenie. Są też tutaj laptopy, które możecie podnosić. No i oczywiście jest ten tryb crosslinku, który umożliwia wam bawienie się tymi wszystkimi przedmiotami elektronicznymi i wygląda to tak. To jest to, co właśnie przed chwilą włączyłem niechcący. Jak widzicie, macie tutaj siatkę sprzętów, które są połączone ze sobą. Możecie dowolnie to zmieniać. Na przykład no tutaj na chwilę obecną kontakt odpali lub zgasi światło. Można to przełączyć na to, że na przykład otworzy nam te drzwi. No jest tu strażnik, więc jest to dość ryzykowne posunięcie. Zostawmy na razie to tak, jak było. Jak widzicie, nie ma tego na razie wiele, natomiast tu reszta jest wyciemniona. Modyfikacja tej reszty właśnie wyciemnionej pozwoli nam na zhakowanie skrzynki z kablami. Tutaj widzicie, jest niebieska, tutaj jest zielona. Jak widzicie, podświetlają się przedmioty, które nam te skrzynki udostępnią. Do tego też dojdziemy. Tutaj jest poziom baterii. Nie pamiętam za bardzo, które te skille one wymagają tego poziomu naładowania, natomiast to są tutaj zabawki, które tam dokupiłem. No chyba właśnie tutaj nie mogę z nich korzystać. Jedna z nich to jest to, że można podłączyć na przykład kontakt do gniazdka i to gniazdko porazi prądem delikwenta, który będzie sunął się obok niego. A druga rzecz no to jest to, że można na przykład podłączyć kontakt od światła do broni. Tutaj widzicie, to można to zrobić. Tylko, że to nie zadziała, no bo nie mam tej baterii. I wtedy ta broń mu na przykład tam strzeli w stopę, czy tam w kolano, albo w kolegę obok. I tak to właśnie wygląda. Przejdźmy zatem do rzeczy, postarajmy się tutaj dostać, nasz obiektyw jest tutaj, widzicie, zaznaczony jest na tyle, że go nie widać, właściwie dla wprawnego oka. Są też szyby, przez które można wpadać, ja mam tutaj wykupioną zdolność cichego wpadu przez okna, wygląda to mniej więcej tak, że no, Rysiek lecąc rzuca koc na szybę i wbija się w ten koc i wtedy nikt go nie słyszy, nie no, tak nie wygląda, natomiast jest to tak, w praktyce tak to mniej więcej działa. Tutaj strażnik hasa.
pokażę wam, jak tutaj się gra w to. Widzieliście właściwie wszystko, co tam było do pokazania. Cutscenki w formie tych dialogów, sklepik. O, widzicie, tu możecie sobie... O, zgasić światło. Czekajcie, sprawdzę, czy on tutaj może coś zmodyfikować. Może mi otworzyć te drzwi, ale to ja też sobie mogę otworzyć. Więc ja sobie to w takim razie podłączę do drzwi, żebym mógł się na niego rzucić z uściskiem i strzelić mu piąchą w pysk, co spowoduje, że już sobie tam przyśnie i będzie sobie tam leżał. A, albo drzwiami. No właśnie, tak szybko zakumałem, że przecież drzwiami też mogę mu strzelić. Jak widzicie, strażnik jest unieszkodliwiony, nie da się ich przesuwać, więc oni zostają tam, gdzie byli. Natomiast no, strażnicy inni też nie reagują na obecność tych ciał, co jest tak trochę bez sensu, no bo czasami się zdarza, że te ciała jednak powinny być zauważone, a nie są. Najlepiej jest to zrealizowane oczywiście w Mark of the Ninja, które niejako kojarzy się od razu grając w Gunpointa. Mark of the Ninja jednak jest grą lepszą. Natomiast jeżeli Mark of the Ninja skończyliście, możecie sprawdzić Gunpointa. Chociaż no tak jak mówię, no te 3 godziny no jednak odstraszają. No bo 3 godziny to Titanic tonął tyle czasu na filmie. No to... Sprawdzę tutaj, co mam za kombinację. Mimo tego, że grałem w tą mapkę już wcześniej, właściwie na nią też nagrywałem, nie pamiętam wszystkiego, więc trochę mi tutaj pewnie zejdzie. Natomiast tutaj wpadłem na pomysł szatański taki dość. Dobra, tutaj wbiję przez to okno, więc hop! No jakbyście się nie zorientowali, Rysiek nie ginie, można więc rzucać się wszędzie. A my rzucimy się tutaj na tego pana, no i tak jak mówię, rzucimy tym kocem, żeby tą szybę jednak wygłuszyć. O, nie trafiłem w szybę. No, no trochę taka pchła, trochę taki... zapomniałem nazwy tego... Pacholot. Chyba Pacholot to były te wiewiórki latające, czy też żołnierze z Call of Duty Black Ops 2, tam też tacy byli. Dobra, rzucajmy się na tego pana. A, widzicie, z piąchy dostał. Gdybym nie wygłuszył tej wybicia szyby, jest bardzo możliwe, że strażnicy też by zareagowali i przybiegli do mnie po tych schodach. Nie chcę tego, no bo to by trochę utrudniło tutaj sprawy, natomiast zhakuję teraz, co zobaczycie, właśnie dostępność tych przedmiotów się zwiększy, zhakuję tą centralkę z niebieskimi kablami. Bardzo proszę, mamy teraz dostępne modyfikacje przedmiotów na tym piętrze. Teraz tak, pamiętajcie, jak będziecie grali, że schodami, jeżeli będziecie biegać, od razu jesteście widoczni, więc w momencie, gdybym tą klatką schodową zdecydował się zejść na dół, no to ten strażnik automatycznie strzeli mi w plecy, no bo od razu też ja tutaj sobie wyjdę, nie mam możliwości zejścia od razu na dół. Nie ma takiego utrudnienia w jeżdżeniu windą. W windą możemy tam stać i oni nas nie widzą, nawet jeżeli jest zapalone światło, czyli jest to dość przydatny pro tip. Dobrze. Musiałem znowu się zastanowić, co miałem zrobić. Już wiem. Idziemy za tą drugą stronę. Ten mnie nie widzi, żebyście się nie dziwili, to są drzwi zamknięte, więc no, on mnie nie widzi. Mógłbym go strzelić tymi drzwiami, ale no nie mam możliwości jeszcze tam dostępu do elektroniki. Zatem wejdziemy przez pokój przesłuchań, bo w ogóle tutaj się włamuje do posterunku policji. Jakby ktoś się jeszcze nie zorientował. Oj. Nie tak. No teraz, wychodząc tutaj z tej windy, ale widzieliście właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, wychodząc tutaj z tej windy ryzykuję tym, że no on mnie zauważy, no tak jak mówię, wychodzę z założenia, że oni, mimo tego, że ten zasięg pola widzenia jest tutaj zaznaczony, mam wrażenie, że on jest tak naprawdę w całym poziomie, więc nie warto tam wyskakiwać. Generalnie co teraz w takim wypadku zrobimy? Mamy tutaj problem, ponieważ no drzwi są otwarte, nie ma więc za bardzo jak wyjść i co tutaj zrobić? Myślę, że podłączymy czujnik dźwięku. To jest czujnik dźwięku, jak widzicie, do lampy. Lampę podłączymy do drzwi. Trochę się zamotałem. A nie, bardzo dobrze. I teraz powinno zadziałać to w ten sposób, że korzystając z tej windy, ona wyda takie ping, ten taki dźwięk, jak tam winda zjeżdża. Ping, no nie pting z garanda, tylko ping. Wiecie, o co chodzi. Jest takie piknięcie, jak winda zjedzie. Ten czujnik powinien zareagować w ten sposób, że wyśle sygnał do lampy, zgasi lampę, ale też zamknie te drzwi. Zgaszenie lampy może też spowodować, że strażnik zacznie się ruszać, a co chyba właściwie będzie dobre. Natomiast to zamknie te drzwi, więc on nas nie będzie widział. Sprawdźmy, czy to zadziała. Bardzo proszę. Drzwi zamknięte, światło zgaszone, strażnik idzie. Otworzył sobie te drzwi, przyjdzie też zapalić to światło, a nie chce już zapali. Ważne jest, że on się rusza. Ważne jest to dlatego, bo jest tutaj kurczak z dziurką w środku, ale też jest ten laptop, który w pełni formę znajdzie w tej grze, więc no macie taki pro tip, jak się tam dostać, on się tu pozamykał, ten strażnik, a w sumie dobry patent, jest tam teraz bezpiecznie, można sobie chodzić. Myślę, że spróbujemy to samo zrobić z tym strażnikiem.
No niestety przez ten brak baterii nie pokażę wam, bo mógłby tutaj zostać porażony gniazdkiem, no włącznikiem światła, który nawet znajduje się tutaj, bo tak długo można to przeciągnąć. Natomiast to przez ten brak baterii, no nie mogę wam tego pokazać, ale strażnika musimy się pozbyć, więc musimy znowu zainicjować to, żeby światło zgasło. I wyłączymy mu tutaj, żeby ten wtyczka nie działała. On sobie tam będzie wtedy żywo chodził. O, widzicie, zgasło światło. Nie odpalił, więc będzie chodził. No, dalej wychodzę z założenia, że oni mnie w tych ciemnościach widzą. Natomiast no, my tutaj chcemy... A, puh! Z piąchy mu strzelić. Połączymy teraz włącznik światła z drzwiami. O, i sobie drzwi otworzyliśmy. Coraz bliżej do naszego obiektywu. Ja sobie tutaj otworzę jeszcze drzwi na zewnątrz. Nie wiem po co, ale je otworzę. No i wezmę sobie też ten kurczak z dziurką. O, tutaj widzicie... Zhakowaliśmy jakiś laptop z poufnymi informacjami prywatnymi. Dlaczego nie rzuciłem się na tego strażnika? Ten strażnik jest tutaj w opancerzeniu, więc no, nań ci nie zdają moje rzuty z miłością i kwiatami i pięściami na jego buzie, więc no bez sensu byłoby się na niego tam w takim wypadku rzucać. Nie zadziała to po prostu, no więc gryzilibyśmy piach. Problemem, który stoi teraz przed nami, są te drzwi na dole. Ja może podłączę je tutaj do tego włączniczka. Zbiegnę szybko na dół. Dobra, teraz tutaj jest czerwona wtyczka. Tak, teraz te drzwi mi otworzą. Będę otwierał sobie tym włącznikiem, a może też tym. Ważne jest też, żebyście rysując te kreski, rysowali je od obiektu, który ma zainicjować coś, do tego drugiego, który ma coś zrobić potem, no bo tutaj okazało się, to nie wiedziałem o tym na początku, że ta biała kropka, która biegnie po tych liniach, powoduje to, że no to wskazuje kierunek, w którym to zadziała i nie działa to w drugą stronę, więc no tak jakbyście musieli dwie linie robić. Natomiast no możecie też tak naprawdę jedną wtyczkę, jeden kontakt podłączyć do wszystkich elementów niebieskich w grze, więc możecie, a zresztą pokażę wam to, możecie sobie tutaj to łączyć nieskończoność, nie ma tu jakichś ograniczeń, więc jak widzicie, naciśnięcie tego pstryczka wywołałoby, przepraszam, wywołałoby niezłą reakcję łańcuchową, powodując, że czujnik światła, znaczy czujnik ruchu tutaj zadziała, zgasi światło, to światło zgasi następne światło, zamkną się wtedy drzwi, pstryknie ten pstryczek, zgaśnie tutaj światło, które otworzy te drzwi. No, taka mała kombinacja, więc uciechy to sprawia, takie kombinowanie. Tych kolorów oczywiście jest więcej, no nie wiem dlaczego, a, bo się tutaj nie włamałem do tego zielonego czegoś. Jest dużo, no tu wystarczyło wjechać windą i się na niego rzucić. Natomiast to nas interesuje otwarcie tych drzwi i przejście tutaj do tego komputera, żeby zhakować je. Więc podłączę tutaj kamerę, która na mój widok z radością otworzy mi te drzwi i już jesteśmy tam, gdzie być chcieliśmy. Te drzwi znowu są zamknięte, więc ponownie podłączam kamerę. Skacze, hopsa, wtyczka, poch. Ej, od razu naciśniemy tą przekombinowaną wtyczkę. Chociaż nie, bo muszę sobie jakoś drzwi tutaj otworzyć, więc muszę przerwać ten łańcuszek szczęścia. A i popatrzcie na to teraz. Tak jak mówiłem, kontakt, czujnik, światła, drzwi i drzwi. Ha, voila, działa. No generalnie możecie się tak bawić, możecie sobie takie kombinacje robić wiele. No, tylko tak jak mówię, no, jest to zabawa raczej na jeden raz, ta gra zajmuje 3 godziny, nie ma poziomu trudności, nie ma wyzwania, jest stosunkowo prosta i na pewno mózg wam nie wysiądzie, jak będziecie tutaj kombinowali. A zapomniałem, że ten strażnik zareaguje na dźwięk otwieranej windy. Przydałoby się go jakoś stamtąd wybawić zatem, ale myślę, że to już nie ma sensu, wiecie o co chodzi. Trzeba by tu po prostu zgasić światło, a nie, nie zgaszę światła. Wiecie już o co chodzi. Tak wyglądają wszystkie levele w tej grze, widzieliście wszystkie zdolności, widzieliście ile jest tych leveli, 20, powtarzam. Natomiast nie są one jakieś mega długie, nie są skomplikowane. No a przejście też jak widzieliście zajmuje niekiedy... O! Nie trafił, ha! Zajmuje minutkę, dwie, czasem 10, ale to wtedy raczej przy nagrywaniu filmików. Także jeśli chcecie, możecie spróbować oczywiście Gunpointa, natomiast ze swojej strony ja bym bardziej polecił Mark of the Ninja i dołożyć trochę grosza, bo Mark of the Ninja wyżej stoi niż Gunpoint, natomiast będziecie bardziej zadowoleni ze względu na to, że Mark of the Ninja oferuje większe wyzwanie, to po pierwsze, jest dłuższe, ma więcej leveli i generalnie chyba jest też grą fajniejszą, no mimo tego, że to jest produkcja akurat niezależna, tamto zresztą też jest niezależne, Clay Entertainment jest niezależną firmą z tego co wiem, natomiast tutaj stworzył to koleś z PC Gamera, tam 3 lata przy tym dubał, no fajnie to wyszło, natomiast zostaniecie na pewno po tej grze niedograni, będziecie chcieli więcej, a to chyba nie o to chodziło, bo teraz no co, będziecie czekać 3 lata, czy będziecie dubać te własne levele, jak uważacie, jeżeli macie smykałkę do budowania i chcecie sobie levele pobudować, a potem się, strzelił mnie, potem... Jeszcze raz.
prawie Matrix. I potem sobie te levele, levelami się chwalić z społecznością nie trafił. Widzieliście? Jest jakiś element losowości. Możecie. Natomiast nie musicie, nic się nie stanie, jak w to nie zagracie. Natomiast zagrajcie na pewno w Mark of the Ninja. Jeżeli nie znacie, to wam je pokażę. Bardzo lubię Mark of the Ninja i bardzo dziękuję Alice'owi za to, że mi Mark of the Ninja pokazał. Myślę, że to byłoby tyle w temacie Gunpointa. To jest takie mech, takie jak chcecie, nie macie co zrobić z kasą, to se kupcie, jak... No ale jak nie, no to pff, no to świat się nie zawali i na pewno nie stracicie bardzo wiele, a na pewno będziecie mieli 3 godziny na obejrzenie Titanica. To byłoby na tyle, mówił Nitek, to był Gunpoint, tutaj jeszcze macie, widzicie, ranking, nic ciekawego. No tutaj jeszcze kolejna rozmowa, zakończmy ją. Jak widzicie, skończyłem grę, może macie tutaj adres do twórcy. I to byłoby tyle. Do następnego razu w takim razie coś innego wam pokażę. Dzięki, że poświęciliście mi chwilę. Cześć!